Jedno przęsło z wody podniesione, jeszcze dwa pozostały. Zobaczmy, jak powstaje most na Pragę. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, Czesiczem Wząż. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji, gdzie właśnie przejdziemy pod mostem na Pragę, bądź kładką pieszo-rowerową na Pragę, lub jak to niektóre osoby mówią, kładka pieszo-rowerowa do Śródmieścia. Natomiast co ważne, faktycznie ta inwestycja postępuje do przodu, jedno przęsło już z Wisły zostało podniesione, we wtorek, wczoraj zostało podniesione drugie środkowe przęsło i ostatnie będzie podnoszone na początku października. To ostatnie postaram się nagrać, jak faktycznie będzie to realizowane. Natomiast sama nowa konstrukcja będzie wspólna dla pieszych i rowerzystów. Co to oznacza? Oznacza to, że jedni i drudzy będą musieli się nawzajem szanować, będzie tutaj zastosowany ciąg pieszo-rowerowy na całej nowej konstrukcji właściwie, no i będą specjalne przestrzenie dla pieszych, gdzie będą mogli sobie spokojnie usiąść, popatrzeć, popodziwiać widoki, podobić zdjęcia, będzie to wszystko monitorowane, będą ładne widoki, no i niedługo już faktycznie cała konstrukcja będzie gotowa i dostępna dla wszystkich osób. Jak z terminami to będzie wyglądać, powiem na sam koniec filmu, jak zawsze, żeby nie było, natomiast przejdźmy się nad całą konstrukcją, która na sam koniec, jak widzicie w tym miejscu, to zwidla na dwie części. Co ważne, na obydwu z tych częściach będą mogli jeździć zarówno piesi, jak i rowerzyści, z tego co pamiętam. Natomiast tutaj na samym końcu będą dwie pochylnie na jedną i drugą stronę bulwarów warszawskich, żeby tutaj po prostu dało się zjechać właśnie na jakichś różnych pojazdach, które się przemieszczają po drogach rowerowych. Co ważne, z nowego mostu będzie też przejście dla pieszych w tym miejscu, na wysokości ulicy Korowej. Tak, to jest przejście dla pieszych, które co prawda nie jest potrzebne, aby dało się dojść właśnie w tym miejscu, niech przechodząc przejściem podziemnym w kierunku Starego Miasta, bo ogólnie tutaj przejścia podziemnego zbytnio w okolicy nie ma. Natomiast to nie zmienia faktu, że pojawia się w ten sposób nowy problem, a mianowicie to, że będzie tutaj sygnalizacja świetna na wybrzeżu Kościuszkowskim. No niestety tak to będzie wyglądać. Aktualnie jest realizowany przetarg, już właściwie umowa będzie podpisana niedługo na zaprojektowanie tego przejścia dla pieszych. Projektowanie będzie trwać do końca tego roku, a następnie w przyszłym roku będzie faktycznie będą prace realizowane przy wykonaniu, czyli będzie przetarg na budowę i jak będzie to wybudowane, to mniej więcej w tym samym czasie, tak mniej więcej się to wszystko ładnie zgra, będzie oddawany nowy most na Pragę. Bo oczywiście on nie będzie gotowy w tym roku, tylko w przyszłym, na przyszłe wakacje. Dobrze, zetknijmy sobie faktycznie teraz już trochę bliżej, jak ta cała inwestycja postępuje tutaj z bliska. Same bulwary, jak widzicie tutaj jak latałem, były przejezdne, właściwie można było się przedostać nie przechodząc tą górą, tą małym przejściem. Teraz z tego co wiemy jest to aktualnie zamknięte. To jest tak często zamykane, otwierane, ale przejście przez plac budowy nie jest łatwe, biorąc pod uwagę, że tam mogą być realizowane większe, cięższe prace przy samej nowej konstrukcji, więc trzeba po prostu się przyzwyczaić do tego, że to przejście może być, ale raczej nie ma. Czasami tam jest opisane na Facebooku, kiedy jest zamykane i kiedy jest otwierane. Natomiast to jest po prostu, ja już po prostu zakładam z góry, że tutaj przejazdu nie ma, bo po prostu to jest często zamykane. Chociaż faktycznie jest taka możliwość, że czasami, tak jak właśnie w tym miejscu, sam byłem zdziwiony, można było się tędy przedostać. Z nowości to jest oczywiście to, że przejazd rowerowy, który tutaj był wcześniej, czyli droga rowerowa, pozostanie, która tam była wcześniej. Ogólnie same bulwary zbytnio się tutaj mocno nie zmienią, pomijając nowe schody, które będą wchodzić bezpośrednio na nowy most w tym miejscu, no i oczywiście elementy, jeżeli chodzi o same podpory, które się tutaj znajdują, czyli podpory znajdujące się w samym wale, które jest tutaj jest wybudowane i jest częścią całych tutaj też i tych bulwarów. Samym mostem oczywiście cały czas nie da się przedostać z jednej na drugą stronę, jeżeli chodzi o jeden na drugi brzeg, no bo nie ma jeszcze wszystkich przęseł zamontowanych z Wisły. Dopiero jak będzie to wszystko połączone, to pracownicy budowy będą mieli łatwiejszą możliwość przechodzenia z jednego części placu budowy na drugą, bez konieczności obierzenia tego wszystkiego lub wpływania statkami. No i tutaj widzimy właśnie te schody pośrodku pomiędzy jedną a drugą częścią mostu i też widzimy, że jest tutaj już kolejne warstwy specjalnych substancji tutaj są nakładane. Tam już po lewej stronie widzimy właściwie ostateczny kształt, mniej więcej jak to będzie wyglądać. To wszystko ogólnie będzie pomalowane jeszcze na odpowiedni kolor, to tak nie będzie wyglądać tak jak teraz to wygląda. Wszystko jeszcze zmienić, żeby faktycznie to nie miało aż tak bardzo
tego rdzawego koloru, to jeszcze trochę pozmienia swoje kolorki. Natomiast możemy zobaczyć też od dołu, że faktycznie całkiem ładnie ta konstrukcja już się prezentuje jako jedna całość. Te pierwsze przęsło jest już całkowicie zespawane, właściwie tam już więcej pracy, jeżeli chodzi o samą konstrukcję, no bo nic tam nie musi być podnoszone, wszystko było już zespawane w ostatnim czasie, jak to było realizowane w wakacje, było podnoszone. Natomiast tutaj widzimy już całą konstrukcję, że mniej więcej składa się w jedną całość. Są też podpory tymczasowe oczywiście w niektórych miejscach zamontowane, jak tutaj przy tym jej podporze, to jest podpora, jak dobrze pamiętam, P3. No i dalej na tym krótkim odcinku właśnie zostało we wtorek zamontowane nowe przęsło, było podnoszone. Jak to wygląda to podnoszenie? To zobaczycie w październiku, jak zrobię ten specjalny film. Tutaj są specjalne siłowniki, które po prostu wciągają z barki, jednak z jednej barki, która jest po prostu na dole, wciągają na jednym i drugim końcu, podnoszą te przęsło, następnie jest zamontowywane na specjalnych tymczasowych podporach i wszystko jest scalane i spawane w jedną całość. Tak to mniej więcej wygląda z tego, co widziałem z poprzednich elementów, które tutaj były podnoszone i widać tą konstrukcję, która musiała być tutaj specjalnie zamontowana, aby po prostu udźwignąć to wszystko, i podpora tymczasowa tutaj, która jest zamontowana, jest po prostu po to, aby nie przeważyło tej całej konstrukcji, która w tym miejscu jest podczas tego podnoszenia. No i kolejne przęsło, jak widzimy, będzie już takie trochę ostateczne w tymże miejscu. Tutaj jeszcze więcej prac się nie dzieje przy nim, ale też będzie realizowane tutaj i będzie podnoszone właśnie z barki, z Wisły. I tutaj te przęsło, które będzie właśnie na tą barkę ustawione, właściwie już było ustawione, bo to jest to po lewej, tam tutaj leży, jest zamontowane do żurawia. To faktycznie przęsło we wtorek zostało zamontowane, przynajmniej z tego, co wiem, tak to wyglądało. Miało być w poniedziałek, ale tam był niski stan wody, no i trzeba było to trochę inaczej zrobić i udało się to wszystko zrealizować właśnie we wtorek. No i tak to tutaj wygląda, tu mamy tą barkę, na której właśnie jest przywożone to przęsło pod docelowe miejsce, gdzie później jest podciągane z pozostałej części konstrukcji mostowej. Tu przy okazji mamy też takie specjalne podpory, które podnoszą się z samej ziemi, bo tutaj same elementy mostu w różnych miejscach wychodzą poza samą krawędź mostu, one tak bardziej właśnie samo rozpierają, żeby był lepszy efekt wizualny, no i też jeżeli chodzi o odporność, i one tutaj właśnie są jeszcze montowane w różnych miejscach, a tu już widzimy mniej więcej docelowo kształt i kolorystykę samej konstrukcji. Tak to będzie wyglądać, sama konstrukcja od dołu, jak widzicie, też jest już pomalowana, całkiem to się ładnie prezentuje. Właśnie w dzisiejszym filmie trochę więcej wam pokazuję od dołu samej konstrukcji, czego zazwyczaj nie robię, żebyście mogli zobaczyć, że to faktycznie od dołu też już nabyta swoich kształtów ostatecznych, a nie tylko i wyłącznie wszystko ładnie, pięknie z góry wygląda, żeby nie było. Tutaj też przy okazji powstała zupełnie nowa część, czyli pochylnia z tej strony, po której to właśnie piści i rowerzyści będą mogli na spokojnie dojść do tej bardziej dzikiej części za wałem po stronie praskiej. I tutaj ścieżka rowerowa jest aktualnie przecięta, no towarzyści często pewnie natrafiają na ten płot i takie, ale jak to, nie mogę przejechać dalej. No niestety aktualnie przez las budowy całkowicie ta droga rowerowa w tym miejscu, właściwie ta ścieżka, została całkowicie przecięta. Natomiast tutaj też jeszcze będą schody od przejścia dla pieszych, które w tym miejscu się znajduje. Tutaj w przyszłości ma być też zmieniony układ drogowy, jeżeli chodzi o przejście dla pieszych bezpośrednio z mostu, bo aktualnie to się kończy na drodze. Niedaleko są dwa przejście dla pieszych, przejezdy towarowe, ale tutaj naprawdę będzie, znając życie, tłum i będzie ciężko, jeżeli chodzi o przejezdność również na tej drodze towarowej, która się tym ciągnie, więc będzie kiepsko. Sama droga towarowa, jak widzicie, jest teraz usunięta stara, bo musiała być nowa wybudowana z podniesieniem właśnie pod nową konstrukcję, bo sam wał, jeżeli chodzi o ciągłość, musi być zachowany, a tego sama konstrukcja chodnika i drogi rowerowej musiała być w tym miejscu podniesiona trochę do góry. Przystanek autobusowy już wrócił na swoje miejsce, tam już większych objazdów nie ma, nie ma cały czas drogi rowerowej, ale już do tego się przyzwyczailiśmy niestety w Warszawie, że rowerzyści zazwyczaj mają bardziej utrudnione życie niż inni użytkownicy dróg rowerowych. Tu widzimy nowe elementy, czyli nowe przęsła, barki zacumowane właśnie w tymże miejscu i wszystko się tutaj łączy w jedną całość. No i tak, kiedy nowy most będzie oddany do użytku? No, sytuacja jest całkiem prosta, bym powiedział. Nowa konstrukcja oczywiście nie będzie dana do użytku w tym roku, tak jak powiedziałem, tylko na wiosnę 2024, na przyszły sezon wakacyjny, letni, będzie już nowa konstrukcja mostowa oddana do użytku. Wszyscy będą mogli z niej korzystać, natomiast sama konstrukcja w całości będzie już scalona i gotowa mniej więcej pod koniec tego roku, więc na przełomie w styczniu lub w grudniu będzie już faktycznie pierwsze przejście dla mediów. Ja pewnie też tam się pojawię, żeby można było się przedstawić z jednej na drugą stronę i skorzystać już z nowego mostu i połączyć się z tymi dwoma brzegami. Także taka ciekawostka faktycznie tutaj już niedługo będzie zrealizowana. I tutaj przy okazji zetkniemy sobie jeszcze raz na dolną część. W tym miejscu się rozchodzą te dwie części,
te dwa przęsła, które się łączą już z pszczółkiem. No i tutaj będzie można zejść schodami pomiędzy właśnie tymi dwoma częściami na dół, na bulwary, przechodząc przez drogę rowerową oczywiście, no ale tak to będzie wyglądać. Odpowiadając na pytania, czemu sama konstrukcja mostowa nie mogła być wybudowana nad wybrzeżem kościuszkowskim, sytuacja jest dosyć prosta. Po pierwsze, sam most musiałby być jeszcze wyższy, a już aktualnie jest dosyć wysoko podniesiony nad konstrukcją, nad samą wodą i nad bulwarami. Musiałoby być to jeszcze wyższe, jeszcze dłuższe by były schody i wejścia na same bulwary i musiało być to dosyć wysoko wybudowane nad wybrzeżem kościuszkowskim na ponad 3 metry, bo samochody tutaj mogą naprawdę wysoko jeździć, więc to byłoby całkiem niewygodne i niepraktyczne, jeżeli chodzi o pieszych, a to też o nich trzeba myśleć. Już nie mówiąc o tym, że rowerzyści musieliby być wysoko, podjeżdżać pod górkę, żeby cokolwiek tutaj w tym miejscu jakkolwiek tutaj dojechać. Właściwie to można było po prostu zrobić jeden długi most od Karowej, od Krakowskiego Przedmieścia, ciągnąć po prostu do Sony Praskiej z lekkim spadkiem w dół i tak by to wyglądało, tylko problem jest taki, że po drodze jest szpital i po prostu można byłoby patrzeć w okna ludziom, więc też tego raczej by nikt nie chciał i tak samo jest jeszcze tam MPWiK. No i tak to wygląda mniej więcej ta cała inwestycja. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I jak zawsze, kolejny materiał z mostu na Pragę jest zazwyczaj co 2 miesiące. Teraz kolejny film specjalnie będzie szybciej, ponieważ w październiku będzie podnoszone ostatnie przęsło, więc wam pokażę to ostatnie przęsło, jak będzie podnoszone. A pomijając to, no to właściwie całkiem ładnie ta inwestycja zmierza ku dalszym etapom. Jeszcze nie ku końcowi. Ku końcowi to będziemy mówić, jak już będziemy tak na 2-3 miesiące przed zakończeniem inwestycji, już wszystko będzie w jednej całości. Na razie to faktycznie całość powstaje całkiem ładnie ku końcowi. A co wy osądzicie o tej inwestycji? Tylko bez komentarzy politycznych. Dajcie znać w komentarzach oczywiście. Jak zawsze i pozdrawiam z pytających. Cześć!